Cześć, nazywam się Konrad Kądziela i witam w Akademii Nieruchomości KK Properties. Całkiem niedawno nagrywaliśmy film dotyczący tego, co zrobić w momencie, kiedy najemca jest uciążliwy, nie płaci nam i nie chce opuścić naszego mieszkania. A teraz, akurat całkiem niedawno, dowiedziałem się o bardzo ciekawej sytuacji ze squattersami we Wrocławiu, którzy zajęli nieruchomość i właśnie nie chcą wyjść. Niektórzy w komentarzach do poprzedniego filmu mówili, że tutaj jest prosta sprawa, wystarczy przyjść, wyrzucić niechcianego lokatora i jest po sprawie, bo chroni was prawo, bo jesteście właścicielami. No to nasze prawo pokazuje, że wcale tak łatwo nie jest i ten case, ta sytuacja bardzo fajnie to przedstawia. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to w skrócie wam powiem. We Wrocławiu starsze małżeństwo jest właścicielem, czy są właścicielami nieruchomości takiej rolnej z budynkiem, który jest pusty, nikt tam obecnie nie mieszka, więc squattersi, czyli osoby, które zajmują pustostany, jest taka ideologia squattingu, która zakłada, że nieruchomość stoi pusta, no to trzeba ją zająć i wtedy sobie z niej korzystać, posiadać ją i tak dalej. Więc tutaj właśnie tak się stało, squattersi weszli na teren nieruchomości, zajęli nieruchomość i sobie tam urzędują, funkcjonują. Jeśli nie znacie w ogóle sprawy, ona kiedyś była w telewizji, to gdzieś tam podlinkujemy, możecie sobie kliknąć i obejrzeć cały materiał i zobaczyć, o co chodzi. W każdym razie, jak to wyglądało? Oni sobie weszli, no bo nieruchomość stoi pusta, budynek jest pusty, pustostan, nie ma problemu, wchodzą. Wchodzą, przynoszą jakieś swoje rzeczy, jakieś ogrodzenie starają się zrobić, żeby ogrodzić ten teren, także złożą siatki, złożą drewno, robią sobie jakieś meble, zaczynają ogrzewać sobie to pomieszczenie i ten budynek i czują się jak u siebie w domu. No więc bezradni właściciele starają się o pomoc mediów, dlatego że jeżeli właściciele przychodzą do tej nieruchomości, jako właściciele chcą ją zająć, chcą, żeby ci bezprawni lokatorzy się wyprowadzili, okazuje się, że oni nie chcą się wyprowadzić. Oprócz tego, że są agresywni, to jakby nie o to chodzi. To chodzi o to, że oni podpierają się normalnie prawem, że oni weszli w posiadanie i koniec, i oni nie mają zamiaru z tego rezygnować, nie będą opuszczać tego budynku. Co robi właściciel? No to co zrobiłoby większość z nas, czyli wzywa policję. Policja przychodzi z właścicielem, no i wszystko wydaje się fajnie, bo właściciel jest właścicielem, policjant jest funkcjonariuszem i będzie tutaj egzekwował ten tytuł własności, ale okazuje się, że nie, bo policjant stanął, tak jak gdzieś tam sobie wyobrażałem w poprzednim filmie, no i mówi, że on nie może jej wyrzucić, dlatego że nie ma takiej mocy prawnej, on nie może sobie wyrzucić ze względu na to, że właściciel go o to prosi, on musi mieć nakaz eksmisji. Wtedy komornik przeprowadza po prostu eksmisję, tak? Czyli tak to wygląda, jeśli chodzi o literę prawa. I co było dalej? Jak ta historia się toczyła dalej? Oprócz tego, że było to medialne zamieszanie, kamery i tak dalej, wiele osób pytało, dlaczego ci squattersi zajmują nieruchomość. No i ja sobie wyobrażałem, że jak ktoś wchodzi w posiadanie czyjejś nieruchomości, zajmuje nieruchomość nielegalnie, niezgodnie z prawem, no to będzie tłumaczył się na zasadach, że mamy jakąś umowę najmu ustną, właściciel nam zezwolił na to i tak dalej. Ale nie, tutaj mamy wprost, wychodzi jeden ze squatterców, czy przedstawiciel squattersów i mówi do funkcjonariusza policji i do właściciela wprost, że faktycznie my weszliśmy w posiadanie tej nieruchomości w złej wierze. Wiemy, że to nie jest nasza własność, my nie jesteśmy właścicielami, ale tutaj weszliśmy, zajęliśmy nieruchomość, mieszkamy tutaj i nie zamierzamy się wyprowadzić. Także to nie jest udawanie, że mogą tak tam być, udawanie, że zawarli jakąś umowę ustną z właścicielem, to jest wprost informacja, że wiemy, że robimy to wbrew woli właściciela, ale i tak nam nic nie zrobicie. No, tak to wygląda i faktycznie tak to działa, bo policja nie może nic z tym zrobić, media nagłośniły sprawę, ale co z tego, jak zgodnie z prawem nikt nie może przyjść i tych squattersów z tej nieruchomości wygonić, bo oni mają prawo posiadania, bo oni sobie tam weszli, jeżeli ktoś chce ich stamtąd wyrzucać, to musi mieć wyrok sądu, przejść przez proces sądowy, mieć nakaz eksmisji i tak dalej. A już abstrahując od wszystkiego, to jesteśmy w czasie pandemii i jeżeli chcecie kogoś eksmitować, to wam życzę powodzenia, bo jest to bardzo, bardzo, bardzo utrudnione, jeśli nie powiedzieć niemożliwe. Więc takiej sytuacji, w jakiej postawieni są właściciele, no to jest bardzo trudna sprawa. Z tego co wiem, poradzili sobie jakimiś alternatywnymi sposobami, ale zgodnie z prawem było bardzo trudno. Także tak to jest z tymi lokatorami, którzy nie chcą się wyprowadzić.
Słyszałem jeszcze taką historię o ludziach z Lublina, którzy, nie wiem czy to prawda, czy jak to jest ktoś z Lublina, to niech powie, czy takie zdarzenia mają miejsce. Natomiast historia wygląda podobnie jak ze squattersami. Z tym, że to są mieszkania gminne. Czyli wyobraźcie sobie, że gmina ma mieszkania, które przygotowuje po to, żeby jakaś rodzina w nich zamieszkała, która nie ma innego lokum. Przygotowuje to mieszkanie. Jak jest przygotowane, to squattersi, czy inaczej można ich nazwać, czatują na takie mieszkanie, wchodzą, wymieniają zamki i tam przesiadują. I teraz co ma zrobić gmina? To nie jest osoba prywatna. Osoba prywatna może zawołać kolegów, tak, i jakoś sobie poradzić, ale gmina nie może używać takich alternatywnych sposobów, tylko musi działać zgodnie z prawem. No więc oczywiście stara się negocjować, żeby niechciani dzicy, lokatorzy opuścili mieszkanie, ale oni tego nie robią. Co z tego, że nie mają mediów czy cokolwiek, jak to oni sobie sami poradzą. Teraz jest wszystko bezprzewodowy jakiś internet, bez prądu, może dają sobie radę żyć albo dostawca prądu jednak użyczy im energii na podstawie jakiejś innej umowy. Więc może tak być, oni mogą tam funkcjonować i teraz gmina, jeśli chce ich wyrzucić, no to znowu, to jest proces sądowy i jeszcze w dodatku, jeśli nie mają miejsca zamieszkania, to gmina musi im zapewnić jakiś inny lokal, więc dla gminy to jest zupełnie bezsensowne, bo z jednego lokalu ich wyrzucą, a do drugiego lokalu muszą ich przenieść. Także tak to w naszym prawie wygląda i tak sobie myślę, że skoro tytuł własności, prawo własności, które jest takim podstawowym prawem, nie jest tak naprawdę wystarczające do tego, żeby zabezpieczyć właścicieli, no to może idźmy o krok dalej. Dlaczego tylko nieruchomości są takim dobrem, które można sobie zająć bezprawnie i nikt nie może was stamtąd wyrzucić? Wyobraźcie sobie taką sytuację, że po prostu idziecie sobie przez miasto, jest fajny Mercedes, wchodzicie sobie do niego, no i koniec, i weszliście w posiadanie. I właściciel nie przyjdzie do was z policją i nie powie, że musicie opuścić Mercedesa, bo nie jest wasz. No wy weszliście w posiadanie, w złej wierze i koniec, i wy o tego nie oddacie. A jeżeli właściciel chce, to niech sobie idzie do sądu i wtedy wy oddacie, jak sąd wyda taki nakaz. Tak to wygląda, z każdą rzeczą można tak zrobić. Nie tylko z nieruchomością tak naprawdę, więc czujecie, że to jest jakieś absurdalne. Może być tak, że złodziej zabierze babci torebkę, jak policjant przyjdzie, to no ja się tak w ogóle umówiłem z tą babcią, że jej zabiorę na rogu tych ulic torebkę, a teraz pani się awanturuje. No, proszę ją uspokoić. To wygląda w taki sposób. Także jak już widzimy, że to prawo jest no złe po prostu, nie zabezpiecza właścicieli, nie zabezpiecza prawa własności, to mam nadzieję, że ktoś kiedyś się tym zainteresuje i po prostu postara się. Ja wiem, że trzeba chronić lokatorów, że jest ustawa o ochronie lokatorów, że byli czyściciele kamienic i po prostu tych lokatorów, którzy nie mają miejsca do zamieszkania i tak dalej, trzeba chronić, bo nie można ich po prostu tak wyrzucać. Ale gdzieś wydaje mi się, że to prawo poszło w takim kierunku, że prawo własności nie chroni tak naprawdę właściciela i może być tak, że ktoś przeszkodzi mu w dysponowaniu jego własnością. Jeżeli są tu jacyś prawnicy, to śmiało wypowiedzcie się, co można zrobić, żeby to prawo jakoś usprawnić, ulepszyć, żeby to było zgodne z jakimiś etycznymi normami. Tyle na dzisiaj. Jeśli podobał wam się filmik, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Działamy dalej, widzimy się za tydzień. Cześć!